Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odtąd błogosławić będą wszystkie narody, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a święte jest Jego imię. Matka Najświętsza w domu Elżbiety wypowiada te prorocze słowa. Chcemy dzisiaj dotknąć szczególnego daru Matki Najświętszej, daru jej serca, jakim jest miłość. Matka Najświętsza, niepokalana, wzorem miłości Boga i bliźniego. Dzisiejszy świat i współczesny człowiek ma problem w zrozumieniu prawdziwej miłości, bo jesteśmy świadkami wielkiego nieporozumienia. Jeżeli słyszy się słowo miłość, chce się tylko sprowadzić do dziedziny życia związanego z przyjemnością cielesną, do dziedziny życia, które jest związane właściwie tylko z przyjemnością. A prawdziwa miłość to oddanie siebie na służbę drugiemu człowiekowi i Bogu, czy też wspólnocie, w której się żyje. To również odniesienie swojego życia do Boga jako najwyższego dobra. Pięknie ukazuje kształt miłości święty Paweł, gdy mówi, że miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, wszystko znosi, wszystko przetrzyma, wszystkiemu wierzy. Takie usposobienie serca powinniśmy ciągle mieć w sobie, troszczyć się o nie i o nie zabiegać. Matka Najświętsza, niepokalana, jest dla nas prawdziwym i pełnym przykładem miłości Boga i człowieka. Od chwili poczęcia niepokalana jest nastawiona na Boga i pełna łaski, posiada łaskę uświęcającą, a wraz z tym i cnotę miłości. Maria w tym akcie miłości oddała się Bogu całkowicie i bez reszty, bez zastrzeżeń. Od dzieciństwa zajmowała się sprawami Boga, całe serce ofiarowała Bogu. Pełna była tej miłości, objawiła się jej ta miłość w sercu w chwili zwiastowania wobec Boga, a szczególnie gdy Jezus wzrastał na jej oczach, cała była przepełniona miłością ku Jezusowi i ku Bogu. Głęboko nosiła w swoim sercu słowa Jezusa: będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całą duszą, całym swoim umysłem. Była zjednoczona z Bogiem przez łaskę święcającą, ale też przez czas poświęcony Bogu na modlitwie. Każda jej myśl i czyn był aktem doskonałej miłości Boga. Jej serce całkowicie lgnęło ku Bogu. Maria uwielbiała Boga każdym swoim czynem i słowem. Jej życie było jednym pochwalnym hymnem na cześć Boga. Maria niepokalana miłowała Boga również swoimi czynami. Każdy jej czyn zmierzał ku Bogu i był na Bożą chwałę. Obce jej było lenistwo, zniechęcenie, małoduszność, to co często nam towarzyszy. Maria niepokalana miała również akt miłości Boga w chwili cierpienia. Zawsze pokorna, uległa i zgodna z wolą Bożą. Pan Bóg włożył również na jej barki drogę krzyża, cierpienia, niepowodzeń, brak miejsca w Betlejem, ucieczka do Egiptu, a szczególnie obecna była ze swoją miłością na drodze krzyżowej Syna. Miłość Marii ku Bogu była trwała i w stopniu doskonałym, dlatego też nazywam ją Królową Miłości i Matką Pięknej Miłości. Matko Pięknej Miłości, zapal w nas jasny płomień wiary, abyśmy poznali Boga i całym swoim sercem, umysłem kochali Go.
abyśmy umieli wszystko kochać w Bogu i dla Boga, aby nasze serca były całkowicie oddane Bogu. Ważnym akcentem życia chrześcijańskiego jest miłość bliźniego. I Matka Najświętsza również tu jest prawdziwym przykładem. Zatroskana o sprawy ludzkie. Pan Jezus dał nam doskonały przykład miłości. Oddał życie za braci, za nas na krzyżu. Maria również miała serce prawe, wolne od egoizmu i samolubstwa. Mamy uczyć się widzieć w każdym człowieku obraz Chrystusa. Jak święty brat Albert, czy też wielu świętych, nawet w tym najsłabszym, małym, niewinnym. Mamy miłować bliźniego ze względu na Boga. Kto mówi, że miłuje Boga, mówi święty Jakub, a brata swego nienawidzi, jest kłamcą, bo nie można miłować Boga, którego się nie widzi, jeżeli nie kocha się brata, którego się widzi. Matka Najświętsza bolała nad nędzą i biedą każdego człowieka. Pragnęła zbawienia wszystkich ludzi. Ta miłość kazała jej po zwiastowaniu pośpieszyć w góry do świętej Elżbiety, aby jej usługiwać. Dzieli radości świętej Elżbiety i wielbią moc Boga. My też mamy miłować wszystkich ludzi, nie patrząc na względy ludzkie, ani korzyści, czy godność danego człowieka, uznać każdego człowieka za brata i dziecko Boże. To nasze zadanie. Matka Najświętsza w Kani Galilejskiej zatrwożona o potrzeby nowożeńców. Synu wina nie mają. Pod krzyżem oddaje niejako syna całej ludzkości z troską o zbawienie całego świata. Dziś okazji do miłości bliźniego mamy bardzo wiele. Zwykłe ludzkie, proste gesty. Życzliwość, uśmiech, dobre słowo. Szczególnie jest to ważne dzisiaj w tym zobojętniałym i wrogim świecie. Będą te słowa i te gesty wyrazem naszej prawdziwej miłości drugiego człowieka. I w ten sposób będziemy podobni do Matki Najświętszej. A wspomnij jeszcze o miłości nieprzyjaciół. Ona umiała wybaczyć wszystkim, którzy wydali na śmierć jakiegoś syna. Nasza miłość bliźnich powinna się przejawiać w trosce o zbawienie tych, z którymi na co dzień żyjemy i tych, co w życiu się pogubili i grzeszników. Ratować grzeszników to współpracować z Bogiem w zbawieniu dusz przez upomnienie, przez przykład życia, a szczególnie przez modlitwę. W ten sposób też okażemy miłość i zatroskanie o zbawienie każdego człowieka. Wpatrujmy się w życie niepokalanej i chciejmy iść jej drogami dla zbawienia siebie i naszych braci. Chodźmy drogami miłości. Jeszcze słowa tego, który wszystko postawił na Marię. Mario, uproś naszym rodzinom gorącą miłość do Chrystusa przychodzącego w sakramentach świętych. Ucz nas owocnego uczestnictwa w Eucharystii oraz nabożnego przyjmowania Komunii Świętej. A powie jeszcze, gdy będzie składał hołd Matce Bożej i oddawał Polskę Matce Bożej. Niepokalana Dziewico, Boga Matko Przeczysta, jak ongiś pod szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za patronkę i królową Polski obrał i Rzeczypospolitej Twojej szczególnej opiece polecił i obronie tak w tę dziejową chwilę. My, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twoim tronem z hołdem miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu niepokalanemu sercu poświęcamy siebie, naród cały i skrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twoich świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu,
a naszemu Odkupicielowi ślubujemy dochować wierności Jego nauce i prawu, obroną Jego Ewangelii i Kościoła, szerzeniu Jego Królestwa. Władna świata Królowo, spójrz miłosiernym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, aby na Jego prawie budowali swe życie. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie i zaufaniu. Z taką serdecznością i my też chcielibyśmy oddawać się Matce Najświętszej. Amen.